nauczycielski jest urlopem płatnym, za czas trwania którego przysługuje nam prawo do zasiłku macierzyńskiego za czas trwania urlopu rodzicielskiego. Istnieją dwie możliwości złożenia wniosku o urlop rodzicielski, co z kolei jest ściśle związane z wysokością zasiłku macierzyńskiego za czas trwania tego urlopu. W pierwszym przypadku, do którego uprawniona jest tylko i wyłącznie kobieta, która w terminie 14 dni po porodzie może złożyć do pracodawcy wniosek o skorzystanie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim z nieobowiązkowych urlopów, jakimi są dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. W tej sytuacji pracownica decyduje się od razu na skorzystanie z wszystkich tych urlopów w pełnym wymiarze i ma prawo do 80% podstawy wymiaru zasiłku za cały ten czas trwania tych wszystkich trzech urlopów. Urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Natomiast drugi sposób to taki, w którym pracownik, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu rodzicielskiego składają do pracodawcy wniosek z prośbą o skorzystanie z tego urlopu. W tej sytuacji za czas trwania urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego wypłacany jest zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, natomiast za czas trwania urlopu rodzicielskiego jest to 60% podstawy wymiaru zasiłku. Więcej na temat samej podstawy wymiaru zasiłku, co to oznacza, czym to jest w praktyce, znajdziesz w odrębnym filmie.